Dziękuję panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. Czy według mnie Pendolino to będzie sukces, znaczy dla Polski całej, nie tylko dla właśnie Platformy i dla PSL-u, ale dla całej Polski. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, bo znam zespół ludzi, którzy przygotowują całe właśnie to zadanie teraz w tej chwili. Może troszkę właśnie późno, ale przygotowują łącznie z panem prezesem Folejewskim na czele i nie ma wątpliwości, że ten projekt no nie wyjdzie. A przede wszystkim sukcesem będzie dlatego, że magiczne 160 km na godzinę, które obowiązywało od właśnie 1988 roku, zostanie przekroczone. Prędkość zostanie przekroczona, a Pendolino spowodowało to, że modernizacja linii CMK została przyspieszona. I jestem też przekonany, że w tej chwili po tej modernizacji, robotach inżynieryjnych, to właśnie już można będzie osiągnąć wkrótce prędkość 200 km, a po modernizacji elektrycznej 250 km. I to stanie się faktem, nie ulega wątpliwości. Pan minister tutaj dosyć dobrze wytłumaczył, że PESTA i NEWAG nie były przygotowane w tym momencie, bo nie brały udziału w przetargu i właśnie jak się jeszcze uczciwie porozmawia właśnie z Radą Nadzorczą, to mówią, że jeszcze nie byli przygotowani do tak wysokiej technologii. Chciałbym dojść do właśnie parametrów, znaczy Pendolino, bo to jest właśnie bardzo istotne, bo każdy zakup to się robi nie na 5 lat, nie na 10 lat, ale się robi na 30 lat. I tak, pierwszy parametr, który mówi o zakupie Pendolino, to jest właśnie niższa masa, w związku z tym, jak każdy z komisji infrastruktury wie o tym, to jest niższa dostępność, niższa cena dostępności do torów. I tutaj właśnie to jest bardzo istotne przy dłuższej eksploatacji. Sprawa następna to właśnie zużycie energii elektrycznej. Są badania Politechniki Warszawskiej, że zużycie energii elektrycznej będzie o prawie 50% niższe. I to jest też bardzo właśnie ważny właśnie element w konstruowaniu właśnie kalkulacji. Sprawa następna to właśnie Pendolino ma 402 miejsca siedzące, a teraz te składy, które są robione na 160, to mają tylko 360 miejsc. I to jest też bardzo istotne, bo znaczy partnerzy sobie przeliczają niestety, ale na miejsca, bo to jest czynnik właśnie ekonomiczny. I sprawa następna to właśnie Pendolino ma 3 systemy elektryczne, także po właśnie skończeniu trwałości projektu będzie mogła pojechać do Czech, właśnie do właśnie Austrii na drugim systemie, a załóżmy na trzecim systemie, później właśnie do Niemiec. I to są czynniki właśnie konkurencyjności, które są bardzo istotne dla Pendolino. Dziękuję bardzo.